Witam państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego programu Nasz Sportowy Tydzień. Na początku, tradycyjnie słowo o naszym dzisiejszym sponsorze. Centrum ubezpieczeń Almar, Alina Borowska i Marcin Lędzian mieści się przy ulicy Kościuszki 10 w Działdowie. Firma prowadzi ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, na życie, rolne, firmowe oraz podróżne. Biuro Centrum Ubezpieczeń Almar jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.30, a w sobotę od godziny 9.00 do 13.00. Zapraszamy. Wiadomości sportowe rozpoczynamy od tenisa stołowego. W miniony piątek działdowski Dekorglas rozegrał mecz w Superlidze Tenisa Stołowego w Grudziądzu. Wygrał Dekorglas 3 do 1. Dwa pojedynki wygrał Jakub Dyjas i jeden Patryk Chojnowski. Przegrał swoją walkę młody Patryk Lewandowski po bardzo wy wyrównanej grze z doświadczonym Rosjaninem Lakiejewem. Dwa dni później odbył się kolejny mecz, tym razem w Działdowie z Lemborkiem. Wygrał ponownie Dekor 3 do 1. Dwa pojedynki wygrał Jakub Dyjas, jeden Patryk Chojnowski. Przegrał swoją walkę Wendlian Ksu. Następny mecz nasza drużyna rozegra w Suchedniowie 21 grudnia. Gala sportów walki w Lidzbarku. Przez trzy dni w Lidzbarku trwały walki MMA, K1, Kickboxingu i Boksu. Rywalizowały dzieci, juniorzy i seniorzy. Najważniejszą walką Lidzbarskiej Gali był pojedynek o tytuł zawodowego mistrza Polski w kiboksingu. Zwyciężył Mateusz Kamiński z Warszawy. Sporo medali wywalczyła grupa zawodników z Działdowa – Fight Club Kowalkowski. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem startujących. Reprezentowanych było około 40 klubów z Polski oraz dużej rzeszy kibiców. Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek zapowiedział, kontynuacją podobnego projektu w przyszłości. Organizatorem gali był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku przy współudziale Starostwa Powiatowego oraz Pomorskiego Związku Kickboxingu. Wiele ciekawych imprez sportowych organizowanych jest w Rybnie. Tak było również w ostatnich dniach. Odbył się turniej warcabowy z udziałem 13 startujących. Zwycięstwa w poszczególnych kategoriach odnieśli Tomasz Dros, open mężczyzn, Wioletta Dziotko, open kobiet, Szymon Domżalski, Szkoły Podstawowe Chłopców, Julia Zboińska, Szkoły Podstawowe Dziewcząt, Karolina Lelińska, Szkoły Ponadpodstawowe. Organizatorem był Osir Rybno. Najlepsi zawodnicy otrzymali od organizatorów pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe, które wręczali Wójt. Tomasz Węgrzynowski oraz kierownik osir Hanna Bem. Zawody koordynował Krzysztof Anisiewicz. Odbył się również w tym samym dniu turniej szachowy. W zawodach udział wzięło 35 osób. Zwycięstwa w poszczególnych kategoriach uzyskali Kacper Bielecki, kategoria Gmina Rybno. Szymon Kraśniewski, open mężczyzn. Wiktoria Dziotko. Open Kobiet, Szymon Kraśniewski do lat 18 chłopcy, Wiktoria Dziotko do lat 12 dziewczęta i Szymon Sarbiewski do lat 11 dziewczęta i chłopcy oraz Maciej Sękowski do lat 8 dziewczęta i chłopcy. Zawody szachowe koordynowali Roman Biegajski i Ryszard Karpiński. Koszykówka dziewcząt, Licea Aliada. We wtorek 7 grudnia w hali sportowej przy ulicy Polnej w Działdowie rozegrano mistrzostwa powiatu w koszykówce dziewcząt szkół ponadpodstawowych. W mistrzostwach wystąpiły cztery zespoły, które grały systemem każdy z każdym. O zwycięstwie w turnieju zadecydował mecz pomiędzy szkołami drugie LO, ulica Polna i ZS nr 1 Ulica Grunwaldzka. Był to wyjątkowo zacięty mecz, który ostatecznie zakończył, zakończył się dopiero po trzech dogrywkach. Wygrała drużyna drugiego LO przy ulicy Polnej 35-33. Kolejność tego turnieju: Drugie LO działdowo, Ulica Polna, ZS numer 1 Ulica Grunwaldzka, ZSZ numer 1 Ulica Pocztowa i ZS Malinowo. Koszykówka Chłopców, także licealiada. 9 grudnia w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie rozegrano Mistrzostwa Powiatu Działdowskiego w Koszykówce Chłopców Szkół Ponadpodstawowych. W Mistrzostwach wystąpiły trzy drużyny, yy, drużyny szkół średnich. Grano systemem każdy z każdym. Wygrała drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 Działdowo, ulica Pocztowa, przed ZS nr 1 Działdowo, ulica Grunwaldzka i drugim LO Działdowo, ulica Polna. SP numer 4, działowo, najlepsza. W czwartek 9 grudnia odbyły się igrzyska dzieci, dziewcząt i chłopców w tenisie stołowym w konkurencji drużynowej. Zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców, najlepszymi zespołami okazały się drużyny ze szkoły podstawowej numer 4 w Działdowie. I na dzisiaj, drodzy Państwo, to już wszystko. Dziękuję za wspólnie z nami spędzony czas i żegnam się do kolejnego spotkania. Do widzenia Państwu.